Park Przyrody w Alfei. Ostatni przystanek, Alfea. Dojechałyśmy. Uff, nareszcie. O. Jestem wykończona. Nasze zakupy w magicznym mieście były maksymalnie magiczne. Chyba maksymalnie wykańczające. Ganiałyśmy za tobą od sklepu do sklepu. Na wypadek, gdybyś zapomniała, Stello, te wszystkie torby są twoje. Ach, i są okropnie ciężkie. Wystarczyło rzucić zaklęcie zmniejszające. Trzeba to było zrobić ze 4 godziny temu. Ale nie chciałam, by was minęła radość z niesienia pomocy. Stella! Dyrektorka Faragonda na pewno da nam za to nieźle popalić. Spokojnie. Znam jedno tajne przejście. Dostaniemy się do środka i nikt nas nie zobaczy. Idźcie po moich śladach, bądźcie ciche jak myszki. Poczekajcie! Przygotujcie się, dziewczyny! Co to za stwór? Później się dowiemy. Najpierw trzeba go pokonać. Tekna, Flora, zabierzcie stamtąd dziewczyny. A wy razem ze mną. Chodź, mój maleńki. Nikt ci nie zrobi krzywdy. To pani, pani dyrektor? Obudziłyśmy panią? Później porozmawiamy. Dziewczęta, czym go karmicie? Tego się właśnie spodziewałam. Kanguruszek może jeść tylko owoce i warzywa. Bo od słodyczy zmienia się w niszczącego potwora. Jesteście opiekunkami Alfejskiego Parku Przyrody. Nie zapominajcie. Jeśli zaś chodzi o was, na pewno macie jakieś doskonałe wytłumaczenie późnego powrotu. Do gabinetu. Jazda. Jestem bardzo rozczarowana, Winx. Jesteście najlepszymi czarodziejkami w Alfei. Powinnyście być wzorem dla wszystkich naszych uczennic. Racja, pani dyrektor. To się już nie powtórzy. Zaprosiłam was tutaj też z innego powodu. Widzicie tutaj Alfejski Park Przyrodniczy. Jutro rano będziecie mogły go wraz ze mną zwiedzić. Chciałabym, byście go zobaczyły. Waszym zadaniem będzie zorganizowanie przyjęcia na otwarcie. Przyjęcie? Czy ktoś powiedział przyjęcie? Wielkie przyjęcie na otwarcie, ale się cieszę. Nie wiem, czy w ogóle dam radę zasnąć. Ja na pewno dam radę. Kiko! Przepraszam, już bardzo późno. Wszystko w porządeczku? O, biedactwo.
Proszę bardzo. O! No to do jutra, dziewczyny. Ubierzcie się na sportowo. Będzie dzień na świeżym powietrzu. Zostawcie to mnie. Będę pracowała całą noc nad idealnymi strojami. Śpiochy! Zaraz zacznie się pokaz mody! Ja nie mogę w to uwierzyć. O, to lepiej w to uwierz, Laila. Przygotujcie się wszystkie na mega głośne opadanie szczęk! Nie na takie opadanie szczęk. Wybieramy się na spacer po parku pełnym magicznych zwierząt i nasz styl powinien to odzwierciedlać. Biedronki? Na serio? Zgoda, jeśli wolicie coś kapkę bardziej dzikiego. Miau! Posłuchaj, Stella. Nasze stroje powinny być odrobinę bardziej praktyczne. I dyskretne. Chcesz mieć coś zupełnie pozbawionego stylu? W końcu będziemy turystkami w tym parku. Turystkami? Na serio? Coś takiego to rozumiem. Wow! Cudowne! Skończyłeś się śmiać, Kiko? Dla ciebie też mam turystyczny strój. Miło was widzieć, Winx. Jesteśmy już gotowe. Poza dwiema opiekunkami przyłączy się do nas wasza koleżanka. Roxy! No cześć. Uważam, że Roxy, czarodziejka zwierząt, najlepiej się nadaje, by odstawić kanguruszka do parku. Chyba powinnyśmy już ruszać, bo biedny Kiko straci wszystkie marchewki. Że mogłyśmy tu przyjść, pani dyrektor. Dziękuję, Bloom. Stworzyłam to miejsce, by było domem wszystkich magicznych zwierząt. Każde stworzenie jest tu wyjątkowe. Ma swoją własną moc lub talent. Gatunki niektórych zwierząt z naszego parku wymarły w swoich naturalnych środowiskach.
Ale tutaj mogą żyć spokojnie. Nic im tu nie zagraża. Ten park jest ogromny. Jak wam się go udaje strzec przed drapieżnikami? Mamy coś lepszego od strażników, co chroni nasz park. Mamy to. To bariera magiczna. Pokonać ją mogą tylko obdarowani magią czarodzieje. Wejdźcie, dziewczęta. Witam w Alfejskim Parku Przyrody. No dobrze. Ja i opiekunki sprawdzimy, czy wszystko działa jak trzeba. A wy się rozejrzyjcie. Spróbujcie pozbierać jakieś ciekawe pomysły na wielkie, uroczyste otwarcie za tydzień. Bez obawy! Królowa przyjęć już działa! To takie cudowne miejsce. Cudowne i przepiękne. Chciałabym zadedykować pieśń harmonii i spokoju wszystkim zwierzętom, które tutaj żyją. Jaki ten świat niezwykły, nie da się go wyobrazić. Piękny jest także, serce śpiewać chce. Dziwne zwierzęta magiczne mieszkają w zagrodzie tu wszystkie. Harmonia wokół mnie, czuję, że tu miłość rodzi się. Smogi, wiewiórko ptaki, nigdy nie widziałam takich. Czuję, jakbym była stąd. Ten świat jest bliski jak dom. Tu z nas każdy dosłownie będzie równie wartościowy. Piękny, wspaniały, bez dwóch zdań. Każdy wyjątkowy jest. Każde życie cenne, tworzymy nowe plemię. Już jesteśmy maleńki. Biegnij i nie pakuj się więcej w kłopoty. Co on tam widzi? O, Kiko, wracaj tu! Chyba masz dziś nie najlepszy dzień, co? Cicho! Patrzcie! Nie bój się! On ci nic nie zrobi. To kopołek! Nazywa się kopołek, ponieważ... Czekaj, zgadnę, bo kopie dołki? Śmieszne, Kiko. Nic ci nie jest, mały kopołku. Nic mu nie będzie. Ten maluszek ma twardą głowę.
Krzyki dochodziły z tamtej strony. Kiko! Jak dobrze, nic ci nie jest. Ten ptak drapieżny nie jest czarodziejskim stworzeniem. Czarodziejskie stworzenia nie atakują się nawzajem. Musimy jakoś uratować tego kopołka. Weź Kiko w bezpieczne miejsce. Dziewczyny, do boju! Magia Wings! Bloomix! Bloom! Czarodziejka smoczego płomienia! Muza! Czarodziejka muzyki! Tekna! Czarodziejka technologii! Flora! Czarodziejka natury! Laila! Czarodziejka fal! Stella! Czarodziejka słonecznego blasku! Ten Indor nawet nie wie, z kim zadziera. Lepiej, żeby się rzucał na coś swojej wielkości. Magiczne pnącze! Dobre, ale ten drapieżca powinien siedzieć za kratkami. Klatka Morphix! Złapię was! Stello! Musimy za nim lecieć! Gąsiora moim słonecznym promieniem. Nie! Jeszcze trafisz w kopułka. Lepsza będzie terapia szokowa. Atak wulkanu! Widmo światła! Uciekł nam Roxy. Był bardzo silny. Co to był za gatunek zwierzęcia? Nigdy takiego nie widziałam. Tak bardzo mi go szkoda. Nie uratowałyśmy kopołka. To naprawdę wstrząsające wieści, dziewczęta. Ten ptak drapieżny przyleciał spoza naszego parku. Na pewno miał moc czarodziejską. Zaatakował nas, przekroczył barierę bez problemu. Pogrzebię w księgach i dowiem się, jakiego gatunku jest ten ptak. Ale po co on porwał kopołka? Musimy rozwiązać tę tajemnicę. Filiusie! Szybko do mnie! Kalsara, witaj w domu, kochana siostro. Nie jestem sama, Brafiliusie. Zobacz.
O, ostatni kopołek w wymiarze magicznym! Udało ci się go porwać! Nie bądź taki zdziwiony! Ja zawsze dostaję to, co chcę! Zamknij go! Hej, dokąd uciekasz? Łaskoczasz mnie! Przestań! Nie pozwól mu uciec! Łap go! Chodź tu, maluchu! Nie bój się! Nie bój! Nikt ci nie zrobi krzywdy! Nie wysilaj się, bracie! Ten brudny stworek jest na pewno mądrzejszy od ciebie! Czy ja wszystko muszę robić sama? Stąd nie da się uciec. Brawo, Kalsaro! Ja się dopiero rozgrzewam. Ha! Ten szkodnik jest pierwszym krokiem na drodze do naszego zwycięstwa. Już niedługo będę miała armię czarodziejskich zwierząt na swoje rozkazy. W Alfei Faragonda wytłumaczy, że każde zwierzę pełni ważną funkcję w magicznym świecie. Aby nie dopuścić do tego, by inne zwierzęta również zostały porwane, Winx oraz Roxy będą musiały odkryć tajemnicę kopołka. W tym celu dyrektorka postanowi je zaprowadzić do sali wspomnień.